Łukasz Karpiel, Przegląd Prasy. Witam Państwa. Tygodnik Powszechny nie mógł nie zauważyć inicjatywy modlitewnej, która już 7 października, czyli w najbliższą sobotę, będzie miała miejsce w naszym kraju. Polska zostanie otoczona różańcem. Na granicach naszego kraju będą ludzie modlić się na różańcu. Tygodnik Powszechny, jak to przystało na Tygodnik Powszechny, kręci nosem, że może ta inicjatywa jest i dobra, bo skoro wspiera ją episkopat, to nie jest źle. Ale czy warto tak obnosić się z tą wiarą? Czy potrzebnie tak publicznie odmawiać ten różaniec? To już Tygodnik Powszechny nie jest do końca przekonany, jak przystało oczywiście na katolickie pismo społeczno-kulturalne. Te wątpliwości zgłasza zarówno ksiądz Adam Boniecki we wstępniaku, jak i Stanisław Zasada w tekście Ojczyzna otoczona. Nieważne, że o różańcu jako o broni mówili święci. Mówił święty Maksymilian Maria Kolbe, który mówił, że to jest jak strzał z karabinu maszynowego w kierunku diabła. Nieważne, że mówił o tym i ojciec Pio. Co więcej, egzorcysta Gabriel Amort mówił, że szatan wprost przekazywał taką informację, że to jest jak uderzenie pałką po głowie, każde zdrowaś Mario, wypowiedziane przez człowieka. To Tygodnika Powszechnego nie zajmuje. Paradoksalnie Tygodnik ukazuje historyczne wydarzenia, kiedy różaniec odegrał kluczową rolę, tak jak bitwa pod Lepanto, jak oswobodzenie Austrii ze sowieckiej okupacji, czy dramatyczne wydarzenia na Filipinach. Tam ludzie wiedzieli, że różaniec jest orężem, jest bronią, za który katolik musi chwytać w chwili zagrożenia. Tygodnikowi też nie podoba się to, czego nie ukrywają organizatorzy, że jednym z tych zagrożeń, jakie Polska może zostać narażona, jest świat islamski, jest zagrożenie terroryzmu islamskiego. Na potwierdzenie tego pada wypowiedź księdza Andrzeja Perzyńskiego, który mówi, przecież w Polsce nie mamy doświadczeń z islamem. Większość naszych rodaków pewnie w życiu nie spotkała muzułmanina. Naprawdę? A w polskie ofiary, Polacy, którzy zginęli w World Trade Center, w Madrycie, Londynie, Manchester, w Nicei, oni nie mieli doświadczeń z islamem? Ksiądz jest tego pewien? Dlatego to, że Tygodnik mówi, że modlitwa także na różańcu nie może być orężem w walce, tym się nie przejmujmy. To jest orężem, czy się Tygodnikowi podoba, czy nie.